Raz byłem poproszony przez doktoranta z Wrocławia, żeby być jego tutorem i przez jakieś pół roku czy rok może byłem, później on nie zrobił tego doktoratu, czy tam nie kontynuował i się rozeszliśmy. I nigdy w życiu nie miałem kontaktu z tym, a nie wiem, czy to jest jakaś podejrzana instytucja, bo mnie już ktoś o tym mówił. Czy nie tyle podejrzana, co osoby, które tam widnieją, no nie wszystkie uważam za takie, z którymi warto przystawać. Proszę pana, ja mogę panu powiedzieć, że ja kiedyś napiłem się wódki z Adamem Michnikiem, no. To był się na jakiejś prywatce, bo to się tak nazywało, w 70. To mógł być 78, gdzieś 9 rok. No. Mało tego, uważałem Michnika i Kuronia wtedy za ludzi, którzy byli moimi autorytetami. Ja nie wchodziłem wtedy w te różnice ideologiczne, nie wyczuwałem tych rzeczy do końca, może to była moja nieświadomość, ale myślę, że większość ludzi, którzy wtedy byli w opozycji, tak myślało. No. Także, a jeżeli chodzi o tą instytucję, nawet nie wiem, kto ją stworzył. Wydawało mi się, że to jest coś sensownego. No, jeżeli doktorant przyjeżdża z Wrocławia do Warszawy, przychodzi do mnie, bo się interesuje tematem, na którym się znam zawodowo i prosi mnie, żebym był tutorem, to się z tym zgadzam. Nie patrzę, kto tam to robi. Jestem w jednym postępowaniu habilitacyjnym, co prawda ja jestem szefem komisji habilitacyjnym, a wśród osób jest jedna pani, która się zajmuje feminizmem i jest pan Marcin Król, profesor. No, no jestem, bo tak funkcjonuje polska nauka. To nie znaczy, że ja mam takie poglądy jak ci ludzie, natomiast nie uważam, żebym miał, nie wiem, ich nie dotykać czy coś w tym rodzaju. No. Gorzej, to dla nich jest raczej problem. Dzisiaj też żeśmy spotkali jednego profesora, który się agresywnie zachowywał. Dzisiaj żeśmy rozdawali jako akcja polityczna. Znaczy kampanijna, ale właśnie z dystansem do polityki, jak myślę, rozdawaliśmy zamiast kiełbasy wyborczej drożdżówki wyborcze. Drożdżówka zrobiła karierę ostatnio i kandydat Gliński z kolegami, student, no, w okolicach, ale na ulicy, nie na terenie uniwersytetu rozdawaliśmy, a poprzednio Politechniki, także obie uczelnie były sprawiedliwie podzielone, te drożdżówki. To bardzo sympatycznie ludzie na to reagują, bo się śmieją. To jest kwestia no, raczej zaznaczenia swojej obecności, a także i problemu. A student biegnie, jest głodny, łapie i biegnie dalej. Tam się nawet samochody zatrzymywali, ludzie machali i tak dalej. Było bardzo wesoło. A przyszedł jeden profesor i zaczął krzyczeć. No. No i to tak było bez sensu. No, no, są różni ludzie na świecie, ale też jest profesorem pewnie na jakiejś konferencji, mogę go spotkać.